Wymyśl nowy trend na TikTok do rytmu muzyki. Nagle coś mi się obsuwa tutaj, spodnie coraz niżej, coraz niżej. Witajcie w nowej bitwie Scrabble. To co, losowanko? Losowanko, to co, zaczynamy proszę od ciebie. Bardzo. Tak. Zici. Ty chcesz tej? Nie, Sara wylosowała. Nie da się z tego nic ułożyć. Stresuje was ta sytuacja, czy raczej jesteście podekscytowani? Ciebie stresuje gra z innymi? Nie. Mnie bardzo stresuje. Ja to biorę na zabawę. Słyszałem, że Piotrek Kęka jest taki kocur. Tak, on jest kocur skrablowy. Taki piękny umysł, że w głowie mu się pojawiają, tak latają i on rękami tak łapie. Jak Gambit Królowej, co ona sobie to, wiesz, na suficie ustawiała, to on też już widzi całe te wszystkie litery słów. Wow. Pewnie. Już tam układałem, więc... No w końcu miłość to skrable razem. Tak. No nawet tak miałem w kawałku. Nic, to gada. Gada. To jest A, tak? Dobra. Tak. Czyli ile tu jest? 5? No niewiele. Tu jest 5. Dobra. To trzeba będzie sprawdzić oczywiście w tym, w słowniku, ale ja układam takie słowo. Halb, to jest liczba mnoga od halba. Pierwsze słowo, które ułożyłeś, to halb. Jest, połówka wódki, halba, tak się mówiło. To nie chciałam mówić, co to jest, więc znowu będziemy wypijać te halby. Ułożyłam jedno słowo, ale nie wiem, czy to o to chodziło. Nie myślę, że ze wszystkich musisz. Myślę, że nie. Myślę, Kurde, że szkoda. Już myślałam, ale bardzo szanuję. Bardzo szanuję, że ułożyłeś żula. To chyba moje litery się pomyliły, to moja koperta miała być. Więc proszę. Dobrze, teraz ja. I to jest? Jest. Czyli 8. Tak? To tak. Musisz się sprawdzać po mnie, bo ja to jestem... Ajajaj, chłopaki, tutaj. Wykładać już? Tak. Pięknie. I jeszcze masz... Wow. Potrójną literową. Literową. Ojej. Czyli to jest tak, czyli to jest potrójna 9, 10, 18 punktów masz. To wygrywa? Ty. Jest to było najśmieszniejsze, gdyby tak sromotnie przegrał. Nie? Sara ma zadanie. Pierwszą rundę wygrywa Lotek. Tak jest! Dobra. To jest zabawa, pamiętajcie, to jest zabawa. Oj, bardzo jest zabawnie. Jest na razie bardzo zabawnie. Czyli ty losujesz. Dobrze. Ale mam wylosować ze wszystkich, czy wziąć tą z góry? Z którą chcesz, wylosować sobie. Wezmę jakąś ze środka. Pokaż ostatnie zdjęcie film z galerii w swoim telefonie. No i ja przyznam szczerze, że nie wzięłam ze sobą na tą rozgrywkę telefonu, ale Lotek, może chciałbyś pokazać, co jest w twoim. Tak pomóc koleżance trochę tutaj w opresji. Nie, no, Sara, czyli po prostu wygrałeś, ale ty zrobisz zadanie, rozumiesz? Który album? Ostatnio, ostatnie. No tutaj taki plakat na moje nadchodzące koncerty. Daty. To zrobiłem przed wejściem. Wiedziałem. Już jesteśmy, to tak, Gdańsk tego. Ale ciekaw, że mam ten ręcznik też. O, tak, to nie możesz pokazać. Nie widziałeś, to taki piękny ręcznik. Nie, jest piękny. To jest jakiś wąż chyba. Tak. Wydaje mi się, że to może być jakiś rzeczny taki już tak. Ale no fantazja jest. Kilka tych twoich na Instagramie widziałam propozycji wakacyjnych. Oj, układaj ręczników. Teraz jest moja pasja. O tych wakacji takie ręcznikowe pasja. Origami. Tak jest. Piotrek, ale ty w ogóle lubisz takie gry i ty poszukujesz sobie często ludzi online do grania, tak, profesjonalistów, a nie jakichś przypadkowych ludzi. Nie, no grałam czasem tak, w internecie też. Jak Locie. Teraz? Wór. Dwór, ale nie. Kiedy ostatnio się zrobiłeś na Bora? Dwór. 6, 7, 9. 9. Dobra, jedziemy z tym. A ile zdobyłeś teraz? 24. Uż ty w mordę. Nie chcę nic mówić, Losia. No znowu. Wystylizuj manekina na urlop w Mielnie. Kurde, dobra. No to jest dobrze, to będzie zadanie takie twórcze. W tym się odnajdę. No to żebyśmy wczuli się tutaj w klimat Mielna, no to prawda taką przepiękną tutaj pani, damy spódnicę. No to musisz ją skrócić, to będzie na Mielno za długo. Nie! Już też pamiętam w Warszawie, że jest Jana Pawła II i wszystkie seks shopy są na tej ulicy. Prawda? To tak od lat już właściwie ten zalanie dziejów. Jak to przychodzi do tych takich właśnie but seks shopowych? Tam faktycznie kupują ludzie jakieś gadżety i tak dalej, bo są takie już ładniejsze seks shopy, nie? Tak, takie fancy bardziej, fancy, nie? Fancy, że wszystko jest nieużywane. Myślę, że ta pani dobrze tutaj wygląda. Ja myślę, że to jest Mielno. Gotowe. To jest gotowe. Ale czekajcie, damy pani paseczek tutaj.
Taki delikatny. Co sądzicie o tym? To jest piękne. Dla mnie to już jest piękne, tak. Dawaj pasek na ręce i jest gotowe. O, saszety, tak kolczan. Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj jakiś klapeczek. Klapeczek. Albo taki właśnie by się przydał. Niepasujący do tego lekko but. Co myślicie o tym? No to jak niepasujący, ja myślę, to właśnie idealnie. Idealnie właśnie z namiotu wyszła, zobaczyła tak. Pierwsze, jakie są. Założyła. Chłopaki, ja lecę w ubrowarek. Jest? Jest. Pięknie. Jest, mamy pięknie, mielno. Brawo. Na mnie jest mielno całe, brawo. Całe mielno. Turbo mielno. Super. To się udało. Sytuacja jest taka, że ma być zabawnie, a skoro jesteśmy przy zabawnie, no zresztą panowie obaj reprezentujecie w tym momencie stand-up, to czy kiedy... No, za dużo powiedziane. No, nie, myślę, że tutaj prawdziwi stand-uperzy mogliby się poczuć urażeni. Ja jestem taki ale z tymi prawdziwymi stand-uperami jeździłeś trasę, ja cię widziałam w trasie, widziałam was wszystkich w trasie, więc sobie nie ujmuj. Ja jestem przerywnikiem, jestem takim... Ale powiem ci, że bardzo szanuję tę skromność mimo wszystko. Ale czy kiedyś mieliście na przykład taką opcję, że czuliście presję? Jezu, gdzie ten żart? Muszę żart wymyślić, bo mam mało czasu. Deadline, wiesz, taki korpo deadline, bo żart musi być, nie? No zdarza się, jak są jakieś trasy już planowane i muszę przygotować nowy materiał, to trochę jest taki deadline. I wtedy się robi szybko testy. Jak testy idą dobrze, to jest super, nie? No, ale jak idą gorzej, no to już no, ale to jak dojdziesz do testu, to już musisz mieć ten żart ułożony w głowie. A zdarzyło ci się tak, że nie, po prostu masz tak beznadziejny humor, że nie masz siły w ogóle na takie rzeczy. A nie, ja przez cały rok zapisuję sobie pomysły na żarty, w ogóle takie z życia. Więc ja mam listę tam z 1000 pomysłów i szukam po prostu z tych pomysłów, co mogę z tego ułożyć. To jest tak, twoi, od, no to jest wiadomo odkąd, if to jest liczba mnoga od iwa, taka wierzba. I ona jest. Dobry jesteś. I to jest tak, to jest premia literowa. I to jest dobry tak. Jest. 3, albo dobrze wymyślę. 4, 5, 6. Tenka jest taki tak, kocur tak, tak, skrablowy. On jest kocur skrablowy. Dalej, tutaj też jest prema literowa, czyli będzie raz, dwa i ten, czyli będzie 10. On tam pisał gdzieś kiedyś na swoim fanpage'u, że szukam zawodników do gry online. Tak. Prema literowa, czyli będzie raz, dwa i ten, czyli będzie 10. Tylko samych pro, a nie jakichś amatorów. Boże! Ja myślę, że on może dzisiaj zmienić konkurencję. No na pewno, na pewno. Teraz jeszcze tutaj 11, 12. No lipa, bo nie za dużo jest, ale no 12 punktów. Jak ja się cieszę, że ty to zliczasz. A ja teraz muszę zaryzykować ze słowem, które nie wiem, czy istnieje, ale coś mi się kojarzy, że istnieje. Że może jeszcze coś może to ja to twojego ułożę jeszcze. No. Jest takie słowo jak tać? To jest taś. A teć? Nie. Teść. Nie. Nic mi nie pasuje, słuchajcie. Ale jest takie słowo, mi się wydaje, jak jąć, nie? Tak, jest. Jąć, pod pachę kogoś ująć, jąć. Jest, prawda. No. No i super. Pięknie. Czyli 11. 14. Więcej niż ja. Jedną literkę, widzisz? A tu miałem potrójną, chciałem coś tu wiesz, ale nie ma, nie ma teć ani tać, nie? Chociaż jakbyśmy sprawdzili... Czyli co, Sara, losujesz zadanie. Myślę, że powinniśmy zmienić zasady tej gry. Myślę, że to wygramy. Usiądź za kierownicą i naśladuj dźwięki samochodów. O. Nie masz prawa jazdy? Nie mam. Nie masz jeszcze. Nie mam, my jesteśmy z tych. Okej. Jesteśmy z tych. Generalnie moi przyjaciele nie mają raczej. Maluch, Lamborghini, Kia, Trabant. A Kia byś więcej. To jest Kia. Znaczy, ja muszę mieć kierownicę? Tak. Dobra, jadę. Wiesz, że masz kierownicę Maluchem, odwrotnie. Maluchem. Mówiłam, że ja nie prowadząca. Tak czy tak? Nie, nigdy nie krzyżujesz rąk. Nigdy dobrze, tak trzymasz na dobrze. Ten, ale nigdy jadę? Maluch. Jadę z tym? Dobra, maluch. Nie odpalił, bardzo dobrze. No, jest nie pojechali za daleko. Lamborghini. Tak. Dobra. Kia, tutaj już było na prezentacji. Dobra, Trabant. Trabant, to ja ci mogę podpowiedzieć, mój dziadek miał Trabanta. Tak, dobra, też na mnie odpalił, więc... To nieważne. Czyli mamy. No dobra, pojechali już do Mielna, dojechaliśmy. Brawo, brawo, oddać brawo. Oddać kierownicę. Ten jakoś tak inaczej układa niż wszyscy. No bo on umie, rozumie. No właśnie. On umie, zasuwa po 15 słów na raz. Dobra. Kiedyś pito Bacardi w klubie ze szklanki. A teraz piją wodę przy stole z krabem. Jest takie słowo jak pacaj? Nie znam. Może nie? Jest, ale ja nie znam. Pacaj, sprawdźcie, pacaj, coś czuję, że jest. Pacaj tę muchę! Pana pacaj tę muchę! A mnie to denerwuje. Jest? Jest! Pacaj! No, ale można tak najpierw sprawdzić, a potem... No może, ja byłem prawie pewien. Co to oznacza pacaj tę muchę właśnie? Pacaj tę muchę. Jak to jest? Odpacać? Korpo.
korpo. Dlaczego masz korpo? Bo pracowałem 8 lat w korpo, dokładnie. No i teraz moje koszmary wróciły. A caj! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Dobra, czekaj, zabrać coś stąd. Okej, okay, to powiedzmy. I co tam jest? Wybierz 3 dowolne słowa. Do końca kolejnej rundy możesz posługiwać się tylko nimi. Czekaj. Będzie się później mówić. To wiem. To będę mówił tak. Mówią. I chyba. Dobra. Tak mówią i chyba. Dobra. No dobra. Ty, Lotek, jak ryby w akwarium pływają i tak ruszają ustami, to co one wtedy robią? Chyba mówię. A na tym stand-upie to chyba mi lepiej wyszło, nie? Tak, co ludzie mówią? No chyba tak mówią. A ta moja płyta Siara, co wyszła, ten też chyba kozak, nie? Tak mówią? Chyba. To wszystko można... Czekaj, nagram to. Piękna pogoda dzisiaj. Jest wspaniała pogoda. W końcu. Było brzydko, a jest pięknie. To wszystko z okazji tego dnia, który dzisiaj razem spędzamy. Tak? No oczywiście, że tak. Chociaż pogoda będzie przyjemna. No dokładnie. Bo będziemy się... Radom piękny też, nie? Chyba tak. Tak. Mówią tak. Nasz Radom piękny. Nasz Radom piękny. Oj, masz tutaj słowna, czyli... Słowna, czyli 8. Styl. Ja. Co? Ześlę. 7, 8, 13, 4, 17, 18. Jezus Maryja. Ej, znamy, zaznamy, ześlę znamy, tak? Tam się czuję jak przed tym corocznym pojedynkiem mistrzów z moim tatą z tabla. Tylko, że ja tu jeszcze jestem. To takie poczucie przegranej w powietrzu, ten taki gorzki smak. Tylko zabawa. Słuchajcie. Czy jakieś wątpliwości? Mhm. Nie możesz tak powiedzieć. Chyba tak. Ty pamiętasz pierwsze emocje związane z wydaniem tego materiału? Tak, pierwszą płytę pamiętam. Zresztą nawet ja mam takie... jakieś dziwne uczucie, może nie wiem, czy to prawda. Myślałem kiedyś nad tym, że chyba te pierwsze momenty, kiedy to rośnie i są bardziej ekscytujące niż późniejsze sukcesy, na pewno, bo one są jakieś tak mocniej odczuwalne. W sensie ja pamiętam, jak po debiucie mogłem iść do M1 w Radomiu, kupić sobie buty za 450 zł i telefon i mówię strzelałem taką kurtkę prosto, co mi dali i tak szedłem, mówię zapłaciłem za pierwsze miejsce na liście, ma być pierwsze miejsce na liście, co mi obchodzi jakaś sana. O, przepraszam, muszę kończyć. No cześć! Hello. Co wy tu robicie? We are in the neighborhood. Siemasz. Otworzyłem hotelik tutaj i doglądam. Siemasz. Co tu dostałem? Pasy. Jeszcze nie otwierajcie. A teraz to oj, tam wiesz, oj, 20 tysięcy prodaży, no zeszło, tak cieszę się. Nie no, świruję, ale to jest na pewno ten początek i budowanie, kiedy też przychodziłem na swoje przy trzeciej płycie i te pierwsze sukcesy na pewno tak mocniej się są odczuwane. Ale to jest chyba taka trochę cecha, którą wy macie wspólną, bo ty też zawsze dbałeś jakby o swoje finanse w takim sensie, że wiesz, że mogą przyjść gorsze czasy, że musisz mieć to poukładane. No ja właśnie muszę nad tym popracować, że za mnie taki rekin finansowy. Chyba mówił tak. A właśnie kiedy my go zwalniamy z tego do końca jak tej? Jak już ułoży to. Jak ułoży, dobra. 11, 17 punktów. 17. Nie, no. Teraz już możesz mówić normalnie. Już? To jest dobrze. Płyta beznadziejna. Stand-up przed słabo. Ja parę sprostowania chciałem. Chciałem tylko coś sprostować. Płyta jest okej. Zacznijmy w takim razie od was teraz, a kolejną kolejkę, jeśli znowu wygrasz, to ty losujesz. Okej, nie ma problemu. Nie, słuchajcie, naprawdę, ja się bawię, dla mnie jest wszystko okej. Możemy tak zrobić. Ej, dobra, znowu muszę stylizować manekina. Tym razem na koncert Young Losi. A może się zamienimy, może ty wystylizujesz manekina? Mogę spróbować, no. A ja zobaczę, co ty tam będziesz miał. Dobra. Nie, my od razu losujemy. Dobrze, to od razu. Co wybierasz? Błyskawiczne odpowiedzi. Nigdy nie wejść na YouTube, czy nigdy nie wejść na Instagram? Instagram. Dobra. Wdepnąć w coś mokrego, czystą skarpetą, czy przypomnieć sobie o herbacie i zobaczyć, że już jest zimna? Herbata. Mhm. Wyglądać zawsze jak dziecko, ale mieć umysł dorosłego, czy mieć umysł dziecka, ale wyglądać jak dorosły? Umysł dorosłego, ale wygląd dziecka. Znać wszystkie języki świata, czy potrafić porozumiewać się ze zwierzętami? Zwierzęta. No. Zawsze jest ci zimno, czy zawsze trochę chce ci się siku? Zimno.
To jest w ogóle to jest jakaś ankieta u lekarza na problemy z prostatą. Tak, dla emerytów takie, nie? Siku, zawsze siku. Ale to widzisz, zawsze chcę siku, bo ja piję dużo wody, staram się filtrować, więc ja bym wybrała pewnie siku. No, to jest bardzo ciekawa informacja, tutaj dzisiaj jest po prostu no, jutro na tym. Gabi, zawsze mi się trochę chce siku. Clickbait, nie? Miniaturkę. Nietypowe zwierzenie, no ubieraj proszę kolego. Tak, 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 na pewno musi być czapka. To, no, a to... jaki jest ciąg rozumowania za no, tym? Nie wiem, taka się trendy wydaje, nie? Dawno chyba nie byłeś na koncercie za tym, że trendy. Słuchaj, przed nami jest jesień, zima, trzeba być nawet tak. Ale spodnie tu nie założę, ale coś wymyślę zaraz. Ta czapka jest spadnie w pogo i nigdy jej nie a znajdzie. A może jeszcze ta osoba tak? Nie wybrała płci. No. To myślisz, że bez czapki? Myślę, że bez. W sensie, ale łysa, jest nie tak głupio. Nie chcę się wpierdzielać w twoją stylizację oczywiście, ale dobrze. Tak bym zasugerowała. Bez rąk też, bo jeszcze złamie. Dokładnie. Daj, ja je podtrzymam, daj. O, dziękuję. Ręce też w pogo pogubi. Tak. Właśnie, ja też o to samo miałam zapytać. Sara czy Leosia? Znaczy, czasem ludzie mówią na mnie Leosia, ale jakby częściej reaguję na Sara, bo jednak się przyzwyczaiłam do imienia. Ja mam odwrotnie, nie? Że jak Lotek mówił, to bardziej reaguje niż na Łukasz. Okej. Coś kurwa nie rusza. Daj, nogi też daj. No nie wykręcałeś nigdy nikomu rąk jeszcze? W ten sposób nie. Bardzo się poleciało z tego, wiesz, w gipsie była. Zobacz, jak pięknie. Chociaż jakby... Wiesz co, te ręce nie będą potrzebne. No, dobrze. Chociaż jakby dama była na koncercie Sokoła i Sokół powiedziałby ręce, to mogłoby być ciężko. Że ty, Kękuś, stwierdziłeś, że jak będziesz miał córkę, to nazwiesz Sara. Sara, będzie tak. Sara Siara. Sara Siara. Stara, siara. Sara Siara. A może by na nią mówił Stara Siara, Sara. Nie, to już creepy wygląda za bardzo. Także to była ta stylizacja. Normalnie. Ale nóg się... Nie założę, nie da rady tego założyć chyba, wiesz? Ale spróbuję. Trzymaj się. Ty dajesz radę. Kochani, ona przyszła bez spodni, no. Nie mogła założyć. Co miałam zrobić? Czekaj, no zapnę, żeby nie tak głupio nie wyglądało. Generalnie jakbym był bramkarzem, to bym powiedział, w tych czuchach nie wejdziesz. Wyjmij rękę ze spodni. Buty bym te dorzucił. O, no i... Bardzo ładnie. I co myślicie? Brawo! Nie, naprawdę fajnie. I połowy koncertu, cyk! Czary mary. Mamy to. Dobra. Brawo. Cyk, robimy pogo, teraz można. Pięknie, czyli skatowałeś manekin, wyrwałeś rączki. Tak, ale czułem ja się trochę jak taki teraz teraz ja mam zadanie losować z racji tego, że po prostu mam najwięcej punktów. To już się skończyło. Tak, to jest nagrodę. Taka zabawa. Dobra. Taka zabawa. To losujesz. Czytaj. Podaj pierwsze skojarzenie, jedno słowo ze słowami. Teraz ty czytasz mi. Teraz ty. Ancymonek. Jasiu. Niby nóżki. Małże. Dzyndzel. Indyk. Glebogryzarka. Chłop. Laczki. Zajebać. Dobrze. Laczki zajebać wygrało. Tak. Bardzo ładne, tak. Laczki zajebać. Ale moja komara czy kogoś tam? Ale niby nóżki mało, że też mi się podoba. Ale nie znaczy na tych owocach morza. Widziałeś, że jestem prosty chłopak. Słuchajcie, a propos takich, ja w 91 roku, ja to była chyba druga klasa moja i na środowisku, nie, czy w 89, ja w 90 poszedłem do pierwszej klasy. Poszedłem do pierwszej klasy, ale to jest ważne. I tam, wiesz, no, w tamtych czasach się znało jabłko, gruszkę i śliwkę, no bo nie było po prostu no tak. Innych. Ja tak bardzo dobrze mi szło i wypisałem marakasy, bo myślałem, że to jest przepraszam bardzo. Nie wiedziałem, no to wiesz, dla dziecka takie marakasy, no to jakiś luksus, nie? Okazało się, że to nie jest owoc, więc to jest troszeczkę jak tutaj w tej sytuacji. Skraplowe marakasy. Ja twarde, kurde, skubane. Ale to nie jest jakiś taki kasztan, no podobny. Nie dojrzałem, jadłem. Wjeżdżaj w to, wjeżdżaj w to. W końcu. Ćmił. Ćmił. A jak? Ćmił. I ile tu tych punktów jest? 24. Dwójna premia słowna. 24 yeah. Punkty dla Sary. Tak to ciężko to będzie. Nice. Najśmieszniejsza sytuacja z panem, jaką miałeś? Tak, śmiesznych chyba nie było aż tyle. Nie. A smutek przez łzy? Śmiech przez łzy? Trochę było. Czasami mnie namawiały jakimś alkoholem, żebym z nim poszedł gdzieś. Kochanie do garażu. I jesteśmy w Mikołajkach, nie? W ogóle. Ojeha, ja skoczę na pomost na chwileczkę. Czy myślą, że tym cię kuszą? Tak, myślę, że ja po prostu... Albo wiesz, to wiadomość też piszę, że dawaj do Sopotu na melanż, na przykład zostaje wiadomość. A, nie? I ty mówisz, no dobra, hejka, siema, dokładnie, kiedy? To jadę. To kiedy? To jak tam? Gdzie jesteście? Łapię pendolino i jestem u was. I jadę, dokładnie. A ty, Piotrek?
kiedyś na kempie w 2013 roku. Kurczę, tę historię tak opowiadasz jak dziadek, to jest tak śmieszne. Za dużo TVP historii. Tak, na kempie kiedyś byłem, taki festiwal w Czechach jest i po prostu tam, z racji, że to było takie pole ogólne, wtedy jeszcze nie VIP. Raz grałem i powiedziałem, że ja tu więcej nie chcę grać, bo nie ma gdzie zaparkować. I wracam do Proximy. Naprawdę. Jak kiedyś powiedziałem, we Wrocławiu to ja nie chcę w ogóle grać, albo hotel mi zmieniacie, nie będę przez całe miasto w korkach jeździł. I w każdym razie po prostu prysznice były takie, tylko taką, wiesz, no. Tylko taka decha była między prysznicami normalnie, nie? No i ja wychodziłem z prysznica i tam straszna kolejka stała, tam mnóstwo osób. Ja się tam biorę prysznic i wychodzę z prysznica na golasa, koleżko do mnie, a kejki wariaci pioda! No bo to, ale słuchajcie, no jak jesteś w nerwach, to zanim zacząłem leki brać. Jesteś w nerwach i masz godzinę szukać miejsca, no stary. A ja zawsze sam jeżdżę, więc nie można mnie wyrzucić i zostawić auta, nie? Mhm. Powiedziałem, nie mam. Ja jestem na tym etapie kariery, że po prostu komfort jest ważniejszy niż... No tak, a ty masz zawsze takie nietypowe zachcianki, rzeczywiście. Ale zachcianki, na... parking! No, co za gniazda, parking jechać... Dobrze, że w rękę trafił. No to nie wiem, czy to śmieszne było, po prostu tak, no... Skracają dystans czasem ludzie, nie? A jak jest u ciebie ze skracaniem dystansu, bo ciebie to też atakują? O czy atakują, mówię, w sensie, wiesz, znaczy, pojawiają się osoby blisko ciebie cały czas, tak. Ale jakiejś takiej super przypałowej, dziwnej sytuacji jeszcze nie miałaś? Nie wiem, czy mogę o tym opowiedzieć tutaj, ale była ciekawa sytuacja. Dawaj, nikt się nie dowie, to co ty? Kochani. Nikt się nie dowie. Robiłam po prostu stage diving i... Jakby zawsze to robiliśmy kiedyś z Żabą na jego koncertach, tylko... No. I na jego konto, jak na to jego, się coś wiecie, jak to było? Na jego koncertach to było bardziej coś takiego, że ja skakałam w ten tłum, oni czasem mnie złapali, czasem nie złapali. Wiadomo, że zawsze się skupiali bardziej na tym, żeby złapać Żabę. Udało mi się zagrać mój pierwszy koncert taki solowy. Mówię, dobra, no zawsze skakałam, skaczę. I nagle coś mi się obsuwa tutaj, spodnie coraz niżej. Tak i mówię, dobra, ratujemy się szybko, więc ogólnie... Czyli ty po prostu jak w bodyguardzie Whitney Houston była rozbierana w trakcie stage divingu. Znaczy, że ją porwał tłum. Mnie tam opali w różne miejsca i to było dla mnie po prostu bardzo takie niespodziewane. Na następnym wyskoczę. Ty na stand-upie powinniście robić stage diving. No szczególnie ja. Ludzie rozpierdalają. Dobra, na czym to stanęło teraz? Sara układa, tak? A ja nic tak. Nie mam zupełnie. Masz! O Boże! Jedzie z tym. Go, Sara! Go, Sara! Kurde! Wow! Dobra. Ty, przecież to jest podwójna premia literowa, czyli ma 10, słowna. 10, 11, 14, 15, 16... Generalnie to jest taki pojedynek mistrzów zawsze, jak moja rodzina gra. Ja co prawda mojemu tacie na przykład nie dosięgam do pięt, ale... 32. Ej, wow. Był taki wynik? Brawo! Nie było, to jest największy jednorazowy wynik, jaki był tutaj. Ale są próby. Są próby i nie poddaje się. Co święta są rewanże. Kiedyś się uda. Kurczę. Boże, to ja dzisiaj naprawdę polegnę tam. Brawo. Przecież to tylko zabawa. Dobra, tato, widzisz to, to dla ciebie. Jak piłkarze, co dzieci. Tata będzie zadowolony. Dzwonię do niego po zdjęciach. Ten, a ja teraz kombinuję. A powiedz mi, Sara, twoi rodzice oglądają twoje klipy, dzielisz się z nimi muzyką, testujesz. Tak, musisz im tłumaczyć na język polski, to o co chodzi. Kurde, moi rodzice są bardzo młodzieżowymi ludźmi. 27. I ja im nie muszę generalnie niczego tłumaczyć. Czyli 27 dla Piotrka. Żaki. 24. 24. Nice. Ale to jest co to za rozgrywka? Jak 24 jest najmniej, to powiem ci, że jest grubo. Jest grubo. Znowu jadę sobie. No tak, no. Dobra. Wezmę sobie tutaj ze środka. Tańce trendują na TikToku. No widzisz, jakie fachowo? Kurde, no naprawdę. Jestem w szoku. A jak? Też coś muszę potańczyć. Potrendować musisz. Potrendować. Wymyśl nowy trend na TikTok do rytmu muzyki. O! Na TikTok. No. Śmieszny taniec, który każdy by chciał naśladować. Tak, i prosty, prosty jakiś, żeby każdy mógł to naśladować i coś. Czyli wiesz, nie rób tych skomplikowanych, które potrafisz. O Jezu, nic nie mam w głowie, nie, ja nie robiłem czegoś takiego. To weź może to, co mi kiedyś pokazywałeś na stand-upie. Tak, to jakiś garderobie ci pokazywałem? No, tak, to jest chyba taki ogólny trend, kojarzysz coś tam, no. Tak. A jakąś muzykę będziemy mieli, tak?
Puść cokolwiek. Maestro, puść cokolwiek. Muzyka. Uważajcie. Wow! Go short, it's your birthday. Dobra, z muzyką może pójdzie jakoś. Tak? Mhm. Spoko? Spróbujemy. Nie, to było naprawdę mocne. Nie no, świetnie. Ale naprawdę, powiem ci, że poczucie rytmu masz, naprawdę. Ale dziękuję nie, bardzo. No, super. A literki? Ja mam pytanie a propos twoich klipów i w ogóle, no. Czy jak robicie te ruchy, które później na TikToku są, no. Trendują, to no. Specjaliści wam to wymyślają? Akurat jeśli chodzi o szklanki, to specjaliści nam to wymyślili, mój przyjaciel Aleks z Piotrkiem i oni ułożyli cały ten układ, który ja tańczyłam. Dwunasłowna. Drab. Drabem nie po plecach. Drab inaczej, wiesz, wiadomo. Rozbójnik. No tak, tak. 3, 4... 7, 14. Ja a może na ochotnika? Może kto ma ochotę losować? Może Piotrek, tylko raz byłeś, może byś tak, wiesz... Mogę losować, żeby nie było, że nie potrafię się bawić. Co masz? Podaj pierwsze skojarzenie, to ja mogę się bawić. Dobra. Łap serdak. Złodziej. Bebzon. Ja. Szczękoczułki. Owoce morza. Bąbelki. Dzieci. Trytytka. Panaceum. Kufajka. Kufajka. Rosja. No i tyle. Dydan. Elegancko. Proszę, takie gramy to dalej. Tak, o nie, takie, tańcz, tak. Ubierz manekina, ja najgorsze losowałem. No tak. No bo to są ale za to jaki trend punktów, zrobiłeś. A ty masz za ten trend pójdzie do mnie jaja. Gramy. Tak, teraz Cesara. Doń. Trzeba pozbywać. Ale nie jest to dużo punktów. Ale jest takie słowo. Tak. Bo to jest 5 z tym, bo to jest potrójna tylko literowa. Mhm. 12. Transz. Skubany. Trans. Dobry dobra, jesteś. Dobra, poczekajcie. To jest tekst kozaka. Dobra. Nie zachwycajcie, kurwa. 7, 8, 9. Transz. Ale w ogóle a propos tekstów, które na przykład słyszymy w zupełnie inny sposób niż w rzeczywistości są. Kojarzycie, co przekręcaliście przez całe życie na przykład? Na zachętę powiem, że ja zawsze myślałam, że Beata Kościelniak nie śpiewa jesteś sterem, tylko jesteś zerem, ja białym żołnierzem. Ja się dowiedziałam o tym 2 lata temu. Ja mniej więcej też, ale właśnie... Marta się zamiast, nie wiedziałem. Ja czyli tak, czyli jak śpiewa naprawdę? Jesteś sterem. Jesteś sterem. A to ja widziałam, że wiedziałam. Ja jesteś zerem. Ja tak, o co chodzi, dlaczego jesteś zerem, białym żołnierzem? Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ale nawet jak jest sterem, białym żołnierzem, też nie wiadomo, o co chodzi, nie? A sępie miłości wiadomo, co chodzi. Ja tu rozumiem sępie miłości. Że sępie miłości. No, że to jest. Łapie padlinę. To co przekręca. Wie, że co leży, to jest ten, co o 5 rano pod klubem. To jest sęp miłości. To tak, jedno już takie tańczy, a on wtedy tak się masz, Bogdan. Ale wiesz, myślę, że właśnie odkryliśmy, co to znaczy. Sęp miłości. No to jest ten gość, który o 5 rano przychodzi do klubu. Bardzo piękne. To co kojarzycie, takie teksty, które przekręcaliście? Słyszałem kiedyś, nie wiem, kto mi mówił, że ktoś przekręcał, że jest to. Światło tworzy korytarze. I ktoś mówił, ale jak łotworzył. Światło tworzył. O kurde, jak on tam rozśpiewał? Łotworzył. Łotworzył. O to Błażej Krajewski jest... dopowiadał. Kurde, mam nadzieję, że mu żartu nie spaliłem żadnego, nie? A na przykład... Pierwiastki mogą być? No, chyba tak. Sara, ty masz taką końcówkę tutaj, że po prostu... No zamieniasz się z Gabi i na jedną rundę stajesz się prowadzącym, zdajesz pytania. To mi się podoba. Kurde. A Gabi układa za ciebie. Weź jakieś misje ułóż. Proszę bardzo. Dobrze, no świetnie. A nie, chyba ty grasz dalej, tylko nie wiem, czy Gabi gra. Nie, no słuchaj, ja prowadzę to grę. I Gabi teraz układa. No to zapytasz. O Jezus Maria. Sara, skąd ksywa Janglosia? Stąd, że jak jeszcze wymyślaliśmy tą ksywę, to byłam Young, miałam 19 lat. Ale a teraz Osia jesteś... to
Nie young. Nie, teraz jestem już... Medium young. Jeszcze nie medium. Mature. Ale już medium nie mało lat, już nie mało lat. Jeszcze nie medium, już nie mało lat. Mało lat dalej jest mało latem. Ja mam właśnie kumpla, który ma ksywę młody, bo jest 3 lata młodszy po prostu, od mojej ekipy był zawsze 3 lata młodszy. I się śmiejemy, i to ciągle jest młody niby, nie? I się śmiejemy, że jak po raz pierwszy do niego powiem na pan, jak będzie jego ślub, nie? Ooo, będzie pan młody. Pan młody, dobry. Ale takie ksywki właśnie, tak jak masz Young w ksywie, to może po latach już jest trochę to niebezpieczne. Young albo Lil. Zawsze ciężko, jak się bierze ksywę właśnie Young, nie? I albo tak potem mówisz, kurczę, tak, nie będzie na tą karierę będę miała. Generalnie moja ksywa jest bardzo memiczna i jakby ludzie myślą, że to jest wszystko bardzo na poważnie i tak dalej. I mówią, o Boże, co to za ksywa, jak ktoś mógł taką wymyślić, a... Nie, to co u mnie. Słuchaj, są gorsze ksywy. 38 lat, dwójka dzieci, Amka. Jestem Kankan, proszę Państwa. Kankan. No, więc jak to w rapie, no ale lubię. Sama wymyśliłaś sobie tę ksywkę? Tak, tak, tak. Ale Osia to jest moje drugie imię po prostu, Leokadia. Aha. A Pec? Nie, przepraszam, Mec? Co to jest? O, mecenas. Megiery! Jak pracowałem w korporacji prawniczej, to był Mecu i mówi się na niego Mec. Nie, ale nie, to była raczej ksywa. Nie ma skrótów. Mec. Dobrze. Sprawdzimy pitos? Jest. Naprawdę? Które są? Super. Co to znaczy pitos? Pieniądze. Pieniądze. Tak? No. Ale może coś takiego będzie? Zep? Nie. Sep? Jest! No. O kurde. A co znaczy? I to jest potrójna premia literowa. Ojoj. Potrójna premia słowna. Ojoj, mocne. Raz, dwa, trzy, cztery. 12. Yeah. I zakończyłem 4 litery. Ja przegrałem kolejkę, więc losuję zadanie, bo ja miałem 0. A ty no, miałeś... Wkręciłeś się w te zadania. No, pokaż swój najlepszy ruch taneczny, kurwa. Maja. Tak jest! Bo ty tak prosiłeś, mówiłeś, że ty chcesz robić te rzeczy. Ale ja nie mam najlepszego, to ani no, nie to będzie śmieszne, ani nie dobrze, będzie losuj, ładne. Losuj. Ja mam jeden, ten, który tak robię, wiesz, no o co chodzi, ty ale to za nim tak. Pokaż swoje ostatnie wyszukiwania w Google. Nie wiem, czy nie sam w hotelu. Chyba zaraz potańczę. Albo tak, albo nie, tak. Nie ma problemu, proszę bardzo. Wchodziłem na wykop, na pocztę swoją, sprawdzałem wiadomości, wchodziłem na swój sklep i tyle. I koniec, nic nie mam innego. No wierzymy ci na słowo. Tak, tak. Naprawdę, nic nie mam innego. W ogóle jak odbijały się jakieś inne rzeczy. Nie mam nic innego. Nie mam nic innego. 8 plus 14 to jest 22, 18, 30, 39, 49, 53, 68, 78, 147 minus 5 to 42. Wcale nie było źle. No tą końcówkę miałaś bardzo mocno. To jest bardzo dobry wynik. No ale kękunia, hip hip, dobra, brawo, kto wygrał telewizor? W ogóle nie. To jest najzabawniejsze w tym, że w ogóle mi nie zależało na tym zwycięstwie. To była zabawa. I Piotr, z racji na to, że wygrałeś, mam tu dla ciebie taką oto walizkę. Piękna, dzięki. Turu, turu, turu. A tam jest tam w środku? Czekajcie. Hajs. No. Wyczułem. Wow. Piotrze, co z tym zrobisz? Pieniędzy ze skrabli, zobacz ile tu jest hajsu. Kurde. Halo? Dobra, no jak, kochanie, jak poszło? Normalnie, wiesz, w porządku jest. Czekaj, bo mam drugą rozmowę. Okej. Okay. Komu chciałbyś podziękować? Bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię. Po prostu będę musiał to przemyśleć. Na pewno się z wami nie podzielę. To jest dziękuję. Dobra, dzięki. Dzięki. Janusz, daj poganie o wszystkich, dobra, liczę, to będzie mi słuchaj, bo ja mam PKS. Albo właśnie z fajnie, bez słowa wziął walizkę i poszedł. Co z tym zrobisz? Idę po prostu.